Dzisiaj wszyscy mieszkańcy Śląska widzą, jak chaotycznie, jak bezmyślnie, jak bez żadnego pomysłu zarządzane jest województwo. Ale jesteśmy tutaj, żeby opowiedzieć Państwu o wielkiej, kolejnej pisowskiej aferze. Tym razem aferze na miarę afery respiratorowej, tylko tutaj w województwie śląskim. Otóż spółki podległe marszałkowi, spółki, nad którymi nadzór powinien mieć pan Chełstowski, okazuje się, że są pod nadzorem i są przedmiotem działań operacyjnych służb, gdyż doszło do wyprowadzenia grubych milionów pieniędzy polskich podatników, również pod pozorem walki z COVID. No wszystko wskazuje, że mechanizm korupcjogenny tożsamy z tym jak afera respiratorowa. Tu taka śląska afera maseczkowa. Ogromne pieniądze, specjalnie utworzony fundusz i wydatkowanie pieniędzy poza ustawą o zamówieniach publicznych. To zawsze jest ryzyko, że się źle kończy i podobno CBA wskazuje, że źle się skończyło. Działali na niewiedzy ludzi, na strachu ludzi, bo tak fundusze covidowe były tworzone i tak robiono te zakupy covidowe. Przepłacano, nadpłacano, kasa płynęła nie tam, gdzie powinna, ale prawdopodobnie, mówię prawdopodobnie, bo śledztwo prawdopodobnie trwa, ale trafiało to do kieszeni pisowskich notabli. W piątek złożyliśmy wniosek do przewodniczącego sejmiku o zwołanie nadzwyczajnej sesji sejmiku, ponieważ żądamy od zarządu Prawa i Sprawiedliwości, od marszałka Chełstowskiego wyjaśnień, konkretnych informacji o wynikach tego śledztwa. Będziemy także kontrolować wspólnie z parlamentarzystami Departament Funduszu Społecznego i Departament Nadzoru Właścicielskiego.